Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Koronowica, to jest kolejny odcinek Symulatora Maszyna. Dzisiaj jedziemy sobie na scenariuszu niebenocnym, ale u mnie jest to dzień. I jedziemy aktualnie w stronę Turowa, następna stacja to Rudawno. No my się rozpędzamy. Zdarzyliśmy właśnie piasecznicę, trochę lodu było na torach. Daliśmy sobie radę. Temperatura na dworzu wynosi minus 8 stopni. Szmakowe to 120 km na godzinę. No tak to słychać do widoku pasażera. Tak z ciekawości pokazuję. Mówiście się, drodzy Państwo, zastanawiamy. Jak to wygląda? Widoku pasażera opaszczam. Oszukuje mnie te napisy tutki, że było na 70. Ale tej 70 nie ma. To nie jest tylko przyśmierzaj z powrotem, tylko że to stówka będzie. Tak, to raczej jest prawda. Tym sposobem się zdobywa opóźnienie. Możecie, drodzy Państwo, napisać, jak się panowa automatyczne przyciszanie się mogą tu podczas czerwone mowy. Będziemy też mógł to dostosować. Lepiej ta akurat jest trochę głośniejsza od pozostałych. Głośniej ją słychać niestety.
aż prędkie przekroczyłem zgraną. Następny semafor spowalnia nas do 40 km na godzinę i zaczynamy hałasować. Muzyka pod odcinki też jest dobra, taka energiczna. Aż się chce jechać. Za nim radę, więc... Ciekawe ile będzie mało później. Na razie ma być planowanie. Ile w tym prawdy, tego nie wiem. Nie no, z minuta o godzina będzie. I dobre hamowanie. Aktualnie S1 się świeci, tak? Tak, S1. Dobrze, ale uznajmy, że dostaliśmy sygnał odjazdu, więc... Możemy... I podjeżdżamy pod semafor. Jak to w dużej zatłoczonej miasta się czasem wygląda. Tego co mi wiadomo. O właśnie. Przy odjeżdżeniu może się akurat zwolnić drogę. Ojejku, irytują mnie już z tym naprawdę. Przecież co chwilę... Tyle to samo. Nieco im to też opuszczą 10 razy to samo, jak i tak tam nie pojadę, no to i tak tam nie pojadę. Ich puszczają i lecą. I nic im to nie da. To tyle, że podirytują człowieka. Wyjechaliśmy za radio, wyjechaliśmy. My się rozpędzamy w takim razie. Kolejna planowa stacja to Brzezin, a potem Turów.
odtąd jeszcze stówka. Stówka, stówka. I o tym informacji nie było wcześniej. Państwo tak, podziwiam Państwa, jeżeli Państwo naprawdę oglądają te odcinki. Jeżeli Państwo zatrwali do tego numeru, zachęcam do napisania jakiegokolwiek komentarza. Tak, abym wiedział, że dotrwaliście i że naprawdę warto nagrywać te odcinki. Może być, nie wiem, oglądały, czy jeszcze dotrwały, czy... Oglądaj się wyśmienicie na przykład. Albo dowolny inny komentarz. Wskazuje sygnał stój z tego co mi wydawało. Jesteśmy w przycinach. Mamy zezwolenie na odjazd. Minutę mamy opóźnienie. Przesadziłem. Pamiętajmy, że to jest ograniczenie do 100 km na godzinę. Trzeba ją przeoczyć. Będzie ograniczenie na 20 km na roboty motorowe.
kolejna wystawa dojazdu. I zahamowujemy. Ograniczenia. Prędkość. Jak ładnie to wygląda, te ustrzałki. W tamtą stronę z powrotem już nie masz takiej dużej powierzchni z tego co widzę. Tych ustrzałków w tą stronę jest bardziej. Chociaż już tutaj też jest wyjazd z ustrzałków. Trzeba pamiętać, że musi wyjechać cały skład. Albo chwilę potrwa z dużą prędkością. Dobra, skład znajduje się na granicy, więc możemy powoli zacząć przyspieszać. Co przesadzaj, bo to za sekundę dosłownie mam 40. O, nawet widzimy przed sobą, użyjemy może hamulcu pomocniczego. Trzeba już nie wpychać powietrza w cały nasz piękny skład. Wjeżdżamy. Jakieś dziwne przecinki się zaczęły. Śnieg zaczął skakać. Nieznanych powodów zresztą. Kodowanie przeciążone. Nie wiem czemu. Zdrowie mamy wykonać odlot. Włączamy sygnał manewrowy. Zanim go odcinamy lokomotywę, za wam pasażerem do domu. No właśnie. Odpinamy. Nie wiem, jaki dostaniemy skład z powrotem. No
wymianujemy odlocik. Prędkość manewrowa zachowana. Zamiamy nie przekroczyć, idzie dozwolonej. Zatrzymamy się zaraz za lepszą manewrową. Pięknie. Na kabinę. Lekką przecinką, ale nastąpiła. Zmieniamy pantograf. Ojej. Na szybki byłem niestety. Coś mi się wydaje, że tamtymi wagonami będzie. Nie naszym pięknym składem. Takimi starymi wagonami. Ej, nie wiem co to są za wagony. Chyba stary jakiś PKP Cross. Ilości 3 sztuk z tego co widzę. Już mogli nam chociaż daj ten nasz skład pod ręką. A nie. Jakieś stare wagony. I... Teraz ten by nie chciał tym jeździć. Przy aktualnych wygodach w PKP Intercity i tych spółkach. Już tamto to jest przeżytek i takie wagony. Już chyba nawet nie jeżdżą pociągi z takim wagonem. Znaczy jeżdżą TLK ze starymi wagonami, tak. Ponieważ tak starymi. Ten dozan wystarczy. On chyba ten rozjazd to zmienił. Nie, nie zmieniam tego. Muszę jechać dalej. No i ikoną mapę sobie wyłączyłem. Chciałem trochę inaczej wykonać tę manewrę. Zacznijmy wirtualne dyżury, nie chcę inaczej doprowadzić.
Więc pojedziemy inaczej. Najbardziej skład manewrowy widzę z drogi. No to nie wiemy załączenia broni dampowi, robię się podnosi. Do przednio opuszczamy i idziemy na skład. To mamy to w lekko przyspieszonym tempie do 40 km ze zgodą oczywiście dyżurnego. Ze względu na fakt, iż nie chcę, abyśmy mieli opóźnienie, wyjeżdżając z Turowa. Trochę tu jakby też z Turki nie było, ale to zupełnie nie przeszkadza w grywalności. Odłączamy. Odłączamy. Mieliśmy kabinę oczywiście. No ten pociąg, który niby ale manewrował, już nie manewruje, tylko jeszcze. Pozujemy hamulec, połączamy światła do jazdy, myślimy tamto odpylnie i będziemy jechać o dalszą naszą podróż, ale to już stanie się w następnym odcinku. Zabudźcie za, komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.